Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z gry Armored Warfare, powtórki PvP Armored Warfare, czyli Pancerne Powtórki. W tym odcinku już po raz trzeci, ale zobaczycie bardzo zacny czołg, czyli po raz trzeci TheBerliett, nadworny polski czołgista Armored Warfare. Cześć! No, witam cię serdecznie. Pokazywałeś nam, jakie rodzaje czołgów już w powtórkach pancernych? Pokazywałem main battle tanki, czołgi podstawowe, AVY oraz teraz pokazuję TDK. Tak jest. I to też jest z tej grupy czołgów premium Wolfi. Tak, Wolf. Wolf. Czyli niszczyciel czołgu, ale różniący się bardzo od niszczycieli czołgów World of Tanks, ponieważ jak widać ma duże opony, duże koła. No i obrotowa wieża. No i o nim jakbyś mógł właśnie opowiedzieć, czym właśnie taki niszczyciel czołgów w grze Armored Warfare się charakteryzuje i jak takim czołgiem grać. Otóż w Armored Warfare TDK charakteryzują się bardzo dobrym kamuflażem. Kamufaktor jest w miarę przyjemny. Posiadają umiejętność pod klawiszem E, która pozwala nam na 3 strzały być praktycznie niewidzialnym. Nie ma szans, żeby nas ktoś wykrył, chyba że podjedzie bardzo blisko. W zasięgu wzroku będziemy. Nie tracimy kamuflażu przez 3 strzały, czyli są bardzo, bardzo niewidzialne. Są szybkie, bo są kołowe. Mają bardzo dużą szybkość i szybkostrzelność. I duży damage. Bardzo duży DPM, to tak w skrócie. Na przykład gdzie tego Centauro. Ja tutaj ładuję około 5 sekund, a biję po około 650-700. Mhm. No i duża penetracja oczywiście, no bo to TDK to musi przebijać. Czyli TDK w Armored Warfare mają najlepsze działa? Porównywalne do tych z MBT-ków, czasami lepsze. Może tak. Mhm. Ale oczywiście no, nie może być czołg z samymi zaletami. Wady tych TDK-ów. Na pewno to, że ma koła, ponieważ nie jest tak manewrowy. Nie możesz się obrócić w miejscu, musisz wziąć łukiem do jakiś zakręt i tak dalej. Jeżeli wjedziesz kołami na jakiś kamyczek w pełni rozpędzony i tak dalej, to zaczynasz kręcić piruety w powietrzu. I tak dalej, więc jego prędkość w połączeniu z tym, że ma koła, no przeszkadza czasami. Jak chcesz uciec czy coś, nie masz takiej manewrowości jak przy pojeździe gąsienicowym. No i brak pancerza oczywiście, nie? No bo to wiadomo, TDK. Co to za mapka i jak, bo zapewne TDK-iem inaczej się gra na początku bitwy. Co to za strzałka taka nad czołgiem teraz? To jest coś, co mówiłem w poprzednim odcinku. O, tu wyrwałem na ślepo. Ktoś mnie wykampił. Ta strzałka oznacza, że teraz będzie wchodził mój maksymalny damage z pocisków, ponieważ jakiś AEW, prawdopodobnie ten BMP3, który jest przede mną, oznaczył pojazd wroga i wtedy każdy penetrujący pocisk zadaje maksymalny potencjalny damage. Aha. Taka umiejętność, bo tutaj czołgi w tej grze mają umiejętności różne, różne rodzaje pojazdów mają różne umiejętności. Tak jak mówiłem, te TDK-i mogą być na 3 strzały niewidzialne, AEW mogą podświetlać, oczywiście są jeszcze granaty dymne i tak dalej. Warto zaznaczyć jeszcze, że w Plutonie byłeś z Grzechem, czyli tak, z zacnym czołgistą, który też teraz już Armored Warfare bardziej, tak? No, nieoficjalnie tak, ale skoro już to powiedziałem, to pewnie oficjalnie. Okej, jak grać takim niszczycielem czołgów? Co to za mapa i jak na tej mapie właśnie dobrze tym... Bo to jest, jeszcze raz przypomnij, co to za niszczyciel? Kołowy niszczyciel. Ale jak ta nazwa? Chcesz oficjalną, czy tą, co jest w grze? W grze jest Centauro 120, się na niego mówi, a oficjalna nazwa to jest Centauro Centoventi. Aha. Czyli po włosku. I jak takim TDK-iem właśnie na tej mapie grać, żeby nie zginąć zbyt szybko i zrobić dobre obrażenia i zniszczyć czołgi? Nie tylko na tej mapie, bo na każdej mapie trzeba znaleźć sobie camp spota, takiego jak ja tutaj. No ja już mam te prawie 2000 bitew, to znam camp spoty. To jest bardzo fajny krzaczek, tu można ładnie tą mordownię odstrzeliwać na rafinerii. I to wygląda tak, że na początku TDK-iem zawsze kampimy. Natomiast później, kiedy zostaje mniej wrogów, jesteśmy w stanie sobie pozwolić na tak zwany rampage, czyli wyjeżdżać, strzelać, objeżdżać, rozjeżdżać, przejeżdżać. W momencie, kiedy jest mało wrogów na mapie, wtedy ten TDK kampiący zamienia się w lighta, właśnie dzięki jego prędkości. A przypomnij mi w ogóle ta paczka Wolf, ile tam było czołgów? Chyba z 4-5, nie? 4. I w jakiej cenie to było wszystko? Chyba coś koło 400 zł czy 350, pełna paczka kosztowała. Aha. I tam były 3 siódemki i 1 piątka. Centauro 120, Challenger 1, Wiesel, którego mam zamiar też pokazać, ale ciężko na nim wykręcić dobrą bitwę, i BMD2. Którego już pokazywaliśmy. Okej. Jak widzisz, jeżdżę sobie przód, tył, szukam, czekam, jakieś boczki czołgów, bo wystarczy, że czołg jakiś pokaże delikatny bok, to działo ma taką penetrację, że moment wchodzi. Widzisz, pokazał kawałek boku, było widać od razu 692, naprawdę potężne działo. Przy reloadzie około 5 sekund to jest bardzo potężne. Mhm. Warto też zobaczyć... Mapa, miałem powiedzieć mapę. Mapa to jest Pipelines. To jest mapa taka, że teraz na wyższych tierach to już wszyscy jadą tylko na prawo, jakieś pojedyncze czołgi jadą na lewo. Główna batalia rozgrywa się o tą rafinerię, tutaj właśnie MBT-ki na szczęście się biją, wspierane przez TD-ki. Na środku, na kwadratach E5 zawsze wariują jakieś skauty AFV, może lighty. Mhm. To jest jakaś fabryka zapewne. Rafineria. Rafineria, tak jest, tak jest. Jak wiemy, Armored Warfare jest o współczesnych konfliktach, a współcześnie głównymi celami w jakichś konfliktach są rafinerie, a nie kawałki lasu, jak to było za czasów II wojny światowej, nie? Wow, jaki skok. No i co? Tak. Teraz pokazujesz nam właśnie mobilność, prawie 100 na godzinę, nie? Tak, to jest w stanie się rozpędzić do 100. Jak będzie tak delikatna górka, będziesz 95, 6, 7 i 100. Widziałeś jakieś takie prędkości w World of Tanks? No nie, i to jest właśnie ten dynamiczny gameplay Armored Warfare na wyższych tierach. Pojazdy są tak szybkie, no tu akurat przeleciało przed nim, ale zaraz mu wsadzę ładną bułeczkę. Proszę, na pożegnanie. Chyba go nawet, tak, Leopard dobija. No i teraz szukamy jakiegoś jeszcze skazańca, którego możemy poczęstować pestką. No niestety mój towarzysz Grzech chyba się wysypał. Już na rafinerii na początku, ale dzięki temu ja mogłem sobie tutaj porobić damage. Proszę, jest sobie ATG-mik, pyk. Tu warto w tej bitwie zaznaczyć skuteczną grę gracza w BMP 3M. Tak. To później w czasie wyników pokażemy bardzo dobry exp, ale chyba nie taki zarobek jak ty. No nie, ponieważ BMP 3M to nie jest pojazd premium, a Wolf, jak wiemy, no to jest pojazd premium. Centauro, Centoventi, jak to ładnie. Ja lubię strasznie tą włoską nazwę tego pojazdu, jest taka dźwięczna, taka melodyczna. No niesamowicie zapieprza ten czołg. A tak. Jeżeli chodzi o w ogóle jakieś rekordy prędkości, rekordem prędkości to jest w Armored Warfare TEDek? Czy... Raczej skauty te AFV kołowe, malutkie. Aha. Tam chyba VBL do największych prędkości się rozbija. Tam chyba można nawet 120 na nie wycisnąć. Okej, to zerknijmy na wyniczek, czyli mamy tu niesamowity wynik, jeżeli chodzi o zarobek. Prawie 1 400 000 kredytów, no to już starczy na sporo. Prawie na 1/5 tier wystarczy. Jakieś 500 000 brakuje, żeby kupić 5 tier. I jeżeli chodzi o exp, prawie 3400, 7000 ponad obrażeń, 5 zniszczonych pojazdów. No i właśnie mimo to, że ten BMP 3M mniej obrażeń zrobił, ale spot, widać, że 10 czołgów wyspotowanych przez niego i tam zapewne miał tego spota sporo i exp delikatnie od ciebie lepszy. Tak, spot jest bardzo wynagradzany w Armored Warfare, także to jest dobre, bo to jest teamplay i teamplay jest wynagradzany. Mhm. No dobra, no to w zasadzie pokazaliśmy powtóreczkę TEDekiem. No szkoda, że jeszcze te powtórki nie są oczami tak w czasie gry by było, ale mam jeszcze na koniec takie pytanie, bo teraz mamy taki w Armored Warfare Panzerfest. Nawet 2 eventy są w Armored Warfare, nachodzące na siebie. I nie wiem, czy byś mógł tak pokrótce, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, tam można wygrać pojazdy premium 6. poziomu. Tak. Znaczy na początku ten krótszy, ten, który jest troszeczkę już wcześniej, czyli Happy Hours. Codziennie od 19 do 22 mamy 100% więcej expa i 100% więcej zarobków. I to jest niezależny event całkowity do końca miesiąca, do 30 kwietnia. Natomiast Panzerfest trwa też do końca miesiąca, ale jest coś, co trwa tylko tydzień, czyli od 6 kwietnia do 13 kwietnia. To jest tak, że za trzeci dzień logowania dostajemy za darmo Leoparda 1, trzeci albo czwarty, przepraszam, czwarty teraz, bo zmienili. Dostajemy Leoparda 1, natomiast jeżeli posiadamy Leoparda 1 w garażu, bo to tylko jest chyba trzeci czy czwarty tier, to dostajemy rekompensatę w postaci 100 zł. 100 zł. Za pojazd zwykły, to jest pojazd, który możesz kupić w drzewku, jeżeli go masz, dostajesz 100 zł. Bardzo fajna inicjatywa. Potem za 15 bitew PvP lub PvE dostajemy 1 000 000 kredytów, czyli de facto prawie to, co zarobiłem. Za 30 bitew wygranych w trybie PvE lub PvP dostajemy 7 dni konta premium. No i to, co powiedziałeś, czyli wisienka na torcie, za 150 bitew wygranych PvE lub PvP podczas trwania tego eventu do 13 kwietnia dostajemy Leoparda 2AVY, który jest bardzo, bardzo dobrym pojazdem. Jak nie miałem Challengera, to cały czas się zagrywałem tym pojazdem jako zarabiaczką. Natomiast jeżeli posiadamy Leoparda, no to jego wartość w złocie, czyli 3250 w ramach rekompensaty. Jako rzecz ważną powiem, którą pewnie dużo ludzi będzie pytać. Tak, bitwy z PvP i PvE się kumulują. To idzie wspólnie. Czyli możecie na przykład 75 bitew PvP wygrać, 75 PvE. Okej, no to w zasadzie wszystko. Ja też miałem tego Centuriona. Centauro. A nie, nie mogę go znaleźć. No dobra, nieważne. Centauro 120 to jest 7 tier. On powinien być gdzieś na początku listy karuzeli 7. Jest. Jeżeli chodzi o retrofity, bo może to też kogoś zainteresować, to ja jestem człowiekiem, który bawi się tak jak zawsze. Czyli no, jest ładowniczy, no to ładujemy jako technologię Intercom Systems, obrót wieży jako Mobility, czyli maksymalna prędkość plus obrót wieży. Potem jest Gyroscopic Stabilizer, czyli coś, co zwiększa nam przeładowanie oraz czas skupiania. No i Advanced Thermal Sleeve, czyli coś, co zwiększa nam reload. Efektem czego reload, teraz mogę powiedzieć w garażu, mojego Centauro 120 to jest 5,17 sekundy przy potencjalnym damage'u na pocisku 691. Na koniec myślę, że warto jeszcze powiedzieć o tym, że wreszcie udało Ci się przekonwertować dźwięki z paczki dźwiękowej moich odgłosów w grze World of Tanks i już za niedługo... Znaczy się halo, nie, za dużo. Na razie muszę je wyciągnąć, bo niestety tych dźwięków, tak mówiłem Ci, nie mam. Muszę je wyciągnąć ze starej paczki. Jeżeli uda mi się wyciągnąć, no to prawdopodobnie... Od razu biorę się za robotę paczki i będzie gotowa nowa paczka dźwięków faji pod wersję 9.14 i wyżej. Tak jest. No to ja bardzo dziękuję. Oczywiście... Znaczy, też mogę się pochwalić, bo wiem, że niektórzy widzowie od Ciebie, przerwę Ci, sorry, niektórzy widzowie od Ciebie też pytali mnie o paczkę moją, znaczna mniejszość, ale mają paczkę kucykową. Ona będzie działać, będzie miała swoją premierę już dzisiaj na wersję 9.14, a potem biorę się za faję i też będzie premiera, mam nadzieję, jak najszybciej. Dziękuję za uwagę, przypominam faja77wot, jeżeli macie gmail.com jakieś fajne powtórki z gry Armored Warfare, z gry World of Tanks i w ogóle jakieś pomysły, to piszcie do mnie. Jeżeli nie macie gry jeszcze Armored Warfare, proszę o rejestrację z mojego reflinku, a nie z innych reflinków. A jeszcze oczywiście jutro jadę do Warszawy, czyli ci, którzy będą na finałach WGL, piątek, sobota, niedziela będę w Warszawie. Trochę obolały jestem, miałem mały wypadek, ale już jest coraz lepiej. Dzisiaj idę na prześwietlenie, więc zobaczymy, czy jest źle, czy dobrze, ale chyba dobrze. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.